O, same jest dziś, no to zajebiście, no to zajebiście, jak jest dziś Sejm to zajebiście, słuchajcie, mm, witam wszystkie osoby wtorko pozytywne, ale w sumie wtorko negatywne też, w sumie to może nawet bardziej, bo muszę dbać o markę osobistą i nie mogę być zbyt wesoły. Muszę dbać o markę osobistą Zumera. Boomera. Doomera, boomera i Dumera. I w tym celu dzisiaj zaspałem. Jestem jeszcze w trakcie pierwszej kawy i czuję, że nie wiem jeszcze do końca, co się dzieje się. Jakiś taki niewyraźny, dziś bardziej niż zawsze. No właśnie, właśnie, bo. Słuchaj. Yy... Słuchaj, powiem ci, że w tym domu z piecem kaflowym się jakoś tak trudniej wstaje, a łatwiej zasypia. Mimo, że są psy i jest świeże powietrze, podwórko i takie tam pierdoły. Yy. Oglądanie Sejmu Live, mówisz kapi zrobić? No oglądanie Sejmu Live to można zrobić jak wyjdziemy z 240 pera. Yy, dzień dobry, witam y, Łukasza, Łukasza witam szczególnie serdecznie, bo myślę, że muszę wspomnieć, że przed pierwszym streamem, pierwszym, pierwszym w zeszłym tygodniu Łukasz to był ta osoba, dzięki której wiedziałem, że nie będę gadał do próżni bo miałem stres, że nikogo nie będzie na tych porannych streamach A on powiedział, że będzie, nawet o 7.30, bo miało być o 7.30 Więc y, się Łukasz Wszyscy teraz y, brawo dla Łukasza Cześć Kapi, cześć Radimira Cześć Roszyński, cześć Emat, cześć Marysia, cześć y, kolejny Łukasz Cześć Drakana, cześć, y, cze cześć Wojtas Cześć Grzegorz Szopiński, który jest pierwszy raz od początku. Cześć Kacper. Czy kogoś wspominałem z Czatowiczów? Cześć Michał. Cześć Joanna. Cześć od 8 rano przychodzę z Talk FM na Fem To chcę słyszeć. To, 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 to chcę słyszeć. A o Talk FM to zaraz sobie powiemy i to chyba, chyba od tego zaczniemy nawet, no nie? Wow, ja też pisałem na Twitterze i jestem. Ale pisałaś, że będziesz na pewno o 7.30, Marysia? No widzisz? Yy, widzisz? Ja myślę, że to, że pamiętam Łukasza, a ciebie nie, to jest zinternalizowany seksizm. Yy, w sensie taki, którego nawet mogę nie zauważać, no nie? A po prostu chłop mi zapada bardziej w pamięć niż kobita, no nie? A może ty nawet nie wiesz, że, że seksochomik z Twittera to ja? Yy, chyba wiem, bo jako seksochomik z Twittera wrzucałaś jakieś screeny, gdzie była Marysia Malczewska i tam też widać, że masz na imię Marysia i jakoś tak zakładałem później, że to, że to ty. Więc można powiedzieć, że wiem. Najpierw Mazurek potem żuberek. A o który Mazurek zaczyna rozmowy swoje? To może przesunę streamy na wcześniej, żeby się na niego nakładać. Wojtku kurczę jestem tu every fucking day. No tak, ja wiem, że jesteś i ja to bardzo doceniam. Ale chodzi mi tylko o to, że Łukasz zapowiedział przed streamami, że będzie. Jeśli ty też zapowiedziałeś się przed streamami, że będziesz, to mogę cię tylko przeprosić i powiedzieć, że jutro, jutro ogłoszę brawa dla Ciebie. Ale to jutro, żeby tak nie dezawołować, i żeby nie, nie dochodziło do inflacji, i do inflacji, braf, no nie? Armas śpi, i oglądam żubra jednocześnie, to się świetnie składa. Nie musisz mi udowadniać, Marysia, ja ci wierzę na słowo. Armas świetnie się składa, bo ja też jeszcze śpię i gadam do Was jednocześnie. Wziął i ją zdoksował. Sama się zdoksowała. Nie, spokojnie, ja nie Zasługujesz, Marysia, ty zasługujesz na wszystko, co jest najlepsze. Yy, nie, nie, Łukasz, nie, to ja przepraszam, y, to, to, to ja przepraszam. Kurde, ale niezręczny początek streama dzisiaj, co? Eee, słuchajcie, yy, siema, o, siema, Subaru Siema, siema, Manek. Eee, <ścoughs> Nie wiem, czy oglądaliście Bojacka Horsemana, tam, y, Mr. Peanut Butter, na y, jakichś takich eventach społecznych. Zawsze miał taki mo motyw, że jak robiło się niezręcznie, to robił takie: O, Erika! I odchodził do zagadać z jakiejś Eriki, która nigdy nie pojawiła się w serialu, więc prawdopodobnie nikogo tam nie było. Po prostu robił tak: O, Erika! I odchodził. E, słuchajcie, więc. Y, Wymyślę sobie jakiś taki streamowy odpowiednik Eriki. O, Sejm dzisiaj, Sejm dzisiaj, słuchajcie, co tam w Sejmie? Może zacznij, zacznij może o tym Tok FM, już to będzie lepsze. Słuchajcie, to właśnie, dzień dobry, Tok FM. Słuchajcie, wczoraj narzekaliśmy sobie na Patryka Słowika. Subarebę zostałem Eriką leżę i słucham żubra, nie może być lepszego poranka. Mówi Drakana. Cieszę się, cieszę się, że leżysz, leżysz i słuchasz. leżenie i słuchanie to dwie podstawowe czynności, które powinno się wykonywać gdzieś tak, co najmniej do południa uważam. Słuchajcie, wczoraj, wczoraj wczoraj narzekaliśmy sobie na, na yy, Patryka Słowika, i na to, że Patrykowi Słowikowi szkoda jest Krzysztofa Bosaka. Bo Krzysztof Bosak, ten normalny, porządny, dobry polityk pracujący na sukces Konfederacji, którego którego praca idzie na marne przez jednego wyrodnego Grzegorza Brauna. No biedny, biedny Krzysztof Bosak, biedny Krzysztof Bosak. A dzisiaj dzisiaj przyszedłem. Dzień dobry, wreszcie udało się wyjść na live a nie oglądać potem Siema Zocha. Zocha, 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 Zocha. Eee... Nie wiem czemu tak powiedziałem. Eee... Siedzę w biurze słuchawki na uszach, jestem na ważnym spotkaniu z żubrem, tyle wygrać się, tok lub toc. I dzisiaj chciałem ponarzekać na Dominikę Wielowiejską, która zawsze daje bardzo dużo powodów do tego, żeby na nią ponarzekać. Radimira Smacznego. Dominika Wielowiejska zawsze daje, daje dużo powodów, żeby na nią ponarzekać, bo jest takim Takim kurde zawsze takim, takim uosobieniem jakiegoś takiego lipkowego, neoliberalnego polskiego kabotyństwa, ma Kacper. E, nigdy nie zapomnę, jak gdzieś przy okazji e, ma Jakub, jak przy okazji bodajże protestów kobiet, protestów antyaborcyjnych, pamiętam, że przez e, jakieś wypowiedzi katabasów, e, kościelnych hierarchów Dominika Wielowiejska, tak się na no, Tomasz Wielowiejski. Tak się na nich obraziła. Tak się na nich obraziła na Kościół katolicki, że powiedziała, napisała w mediach społecznościowych na Twitterze, że ona w ramach protestu swojego, w ramach protestu przeciwko polskim hierarchom kościelnym i Kościołowi katolickiemu na tace, na ofiarę da jeden grosz. Jeden grosz, rozumiecie? Wiedźmo, ale masz fajny nick. Barbaranowak. O tym, czy będą dwie lekcje religii, czy jedna decyduje biskup. Na szczęście nie decyduje chyba już o tym Barbaranowak, no nie? która nie jest kuratorką oświaty. Eee... Tak, jeden grosz, jeden grosz Dominiki Wielowiejskiej. Eee, myślę, że Kościół nie podniósł się po tym akcie protestu do dzisiaj. Tak jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska? Gdzie był mundial? W Arabii Saudyjskiej. Tak jak Arabia Saudyjska nie podniosła się po tym, jak Barbara Nowak, Krzysztof Śmiszek i ta pani dziennikarka z kropki nad i jest rano, jest rano, zawsze pamiętam jej nazwisko. E, zasłaniali buzie w polskim studio w telewizorze e, tak jak niemieccy piłkarze w ramach walki z arabską homofobią arabską w zasadzie e, z homofobią w Arabii Saudyjskiej e, z homofobią na mundialu jeden grosz to uczciwa cena Swoją drogą zastanawiam się, czy taka pani wielowiejska rzeczywiście mundial był w Katarze. Właśnie w Katarze. Dziękuję Manek, dziękuję, dziękuję za sprostowanie. E, dziękuję za sprostowanie, tym bardziej, że to jest rzecz, którą wydaje mi się, że wydaje mi się, że wiem, mówię ją, ale przez to, że jest smarano, to okazuje się, że, że nie jestem w stanie tej wiedzy z siebie wydobyć, no nie? Tak, w Katarze, w Katarze. To było wszystko w Katarze i w Polsce, no bo Eee, Nowak, Nowacka, eee, Śmiszek i ta pani z kropki nad i. Czekajcie, bo widzę, że mamy temat sekso seksoholizmu w, na czacie. Ja tu sobie gadam w ogóle, ja tu sobie gadam. Ja tu sobie gadam o jakichś homofobiach, o jakiejś polityce, o jakimś, o jakimś po prostu sejmie, o jakiejś dziennikarzach z tofem, a, a, a na czacie jakieś ruchańsko, jak się nazywa dziennikarka od, yy, od kropki nad I, proszę mi przypomnieć. Bo teraz będę miał dziurę w głowie, a boję się otwierać nową kartę na tym kompie przy tym internecie, że mi eksploduje. Olejnik, dziękuję, dziękuję, dziękuję Łukasz Olejnik, dziękuję Ale właśnie, nie mieliśmy mówić o Olejnik Tylko mieliśmy mówić o Wielowiejskiej Której nazwisko akurat pamiętam Tak naprawdę mówimy o niej tylko dlatego Że jej nazwisko e, Dla odmiany pamiętam O godzinie 8.10 rano Monika Olejnik, dzięki, dzięki Marek Wojtku jesteś Bardziej seksochomik czy seksoholik <noise> Myślę, że najbliżej mi do Incela w tym momencie technicznie oczywiście, nie światopoglądowo e, słuchajcie, Radio Tok FM w ogóle wczoraj przed spaniem zauważyłem takiego newsa e, w, w, na portalu Tok FM nie żebym był jakimś stałym czytelnikiem szukałem po prostu jakiegoś ciekawego temacika do, do dzisiejszego poranka i znalazłem i znalazłem ale to się zawsze okazuje, że jest metatematik, bo jak sprawdza się coś na portalu Tok FM na wirtualnej Polsce, na Onecie, na TVN-ie, gdziekolwiek to tak naprawdę sam temat danego news'a to jest jedno, ale zawsze robi się z tego metatematyk na temat polskiego dziennikarstwa, więc w to mi graj. W to mi graj. Co mam na kubku? Na pewno nie przyjaciół, bo to nie jest mój kubek cytaty z jakiejś mądrej kobity, których wy nie zobaczycie, bo jesteście w jakości 240p, to znaczy ja jestem w jakości 240p słuchajcie, nagłówek na Tok FM brzmiał tak ekskomunika dla Dudy za ustawę o in vitro? znak zapytania rzecznik konferencji episkopatu odpowiada no i słuchajcie yy, nagłówek, oczywiście, oczywiście że jest absolutnym clickbaitem Absolutnym clickbaitem, siema wańka, bańka. Jest absolutnym clickbaitem, clickbaitem, clickbaitem. Aczkolwiek, aczkolwiek, Jan Michał Szulaw, Monika Olejnik. Dzięki, aczkolwiek, yy, no zadziałało na moją wyobraźnię. Zadziałało na moją wyobraźnię, nie powiem, ale na tym chyba polega clickbait. Z reguły. Bo już w mojej głowie, już w mojej głowie rysowała się fantastyczna historia Prawo na główków. jak to, jest tam pytanie, to odpowiedź brzmi, nie e, Już, już moja wyobraźnia podpowiadała mi jak Duda zostaje ekskomunikowany I jak nagle zaczyna, przez to, że Jest e, Małym pindolem, oczywiście mentalnie małym pindolem, oczywiście mentalnie w tym sensie, że jeśli kościół by go ekskomunikował, to jestem przekonany, że Duda zacząłby działać na złość kościołowi i przepychać, a nie, nie tylko podpisywać, ale inicjować zmiany w ustawodawstwie, takie jakie byśmy sobie życzyli. No nie? Nagle symulacja wywróciłaby się na drugą stronę i ekskomunikowany Duda zostałby, zacząłby się obwieszać tęczowymi flagami, wywalać religię ze szkół. Rugować, rugować religię ze szkół. W sensie dołączyć do Discorda, bardzo bym chciała. Słuchaj Marysia, link do Discorda jest zawsze pod, yy, pod streamem. Jeśli nie dodaję go od razu, czyli na przykład dzisiaj dodam go razem z napisami za jakiś czas może szybko, może późno, może, wo może wolno, a może szybko, a, a może wolno. Ale link do Discorda znajdziesz pod każdym tym, pod każdym poprzednim yy, zapisem streama już. Tak, doszłoby do przesilenia i myślę, że Polska byłaby... Yy, iskra, iskra zmian wyszłaby z Polski. Klikam i to mi coś nie idzie. Dobra, to yy, napisz mi dm na Twitterze, to ci wyślę w tym, w, w wiadomości prywatnej zapro eee, tak, myślę, że wtedy iskra iskra przemian społeczno-kulturowych wyszłaby z Polski, jestem totalnie niediskordowa, discordowa, mówi, mówi Marysia ja też nie eee, ja też nie eee, pozdrawiam, pozdrawiam przede wszystkim Polańskiego i pozdrawiam przede wszystkim eee, modów z gilotynowego discorda E, o, bardzo uprzejme widzisz, czyli na zero jest czyli jest na zero, no nie e, tak, iskra wyszłaby z Polski stalibyśmy się awangardą awangardą zmian w Europie natomiast wiecie, wiecie dlaczego, dlaczego i na jakiej podstawie TokFM FM wrzuciło nagłówek o tym, że y, Dudzie grozi y, ekskomunika o, Wojtek Gasparowicz, dzień dobry jest na czacie, który jest y, modem na gilotynowym Discordzie. Wojtas, siemo Wojtas! E, słuchajcie... Mm, Nagłówek, o pieski sobie biegają, ptaszki sobie, sobie dziobią, e, kotek sobie się liże. kurwa jakaś sielanka, co? E, słuchajcie, zaraz wam znajdę ten cytat, zaraz wam znajdę ten cytat. Albo ją nie znajdę, bo jest wcześniej, i scrollowanie y, trzech kapitów tekstu dziś mnie przerasta. Coś tam nowacka, coś tam bioetykiem, coś tam. W ogóle, w ogóle cały ten artykuł to jest, to są cytaty z rozmowy z rzecznikiem konferencji episkopatu Polski. No nie. Y, czyli znowu radio, Tok FM, uśmiechnięte europejskie. Yy europejskie i progresywne zaprasza zaprasza katabasa zasranego na antenę i pozwala mu otwierać mordę i nie prostuje tego aczkolwiek w tekście zaznaczone są momenty że niby Dominika Wielowiejska próbowała oponować to niektóre jego wypowiedzi yy... I to jest bardzo ładnie. Aha, no właśnie, to jest na przykład napisane tak. Rzecznik konferencji episkopatu nie ma też problemów ze, ze sformułowaniem produkcja dzieci, które znalazło się we wspomnianym liście, we wspomnianym wyżej liście do prezydenta, liście biskupów. Na protesty gospodycji Audyni odrzekł, że to jest jej odczucie. To nie jest metoda leczenia niepłodności, przekonywał. Czyli mamy po prostu zaznaczone w tekście, że Dominika wielowiejska gdzieś tam próbowała oponować, ale generalnie tekst składa się z cytatów, e, z cytatów biskupa. E, ciekawe, czy Dominika jeden grosz wielowiejska jakby zdaje sobie sprawę w jakimkolwiek stopniu, na jakimkolwiek poziomie, co robi, jakie to ma skutki, że w zasadzie nawet jeśli oponuje gdzieś tam w studio podczas tej rozmowy, to przez takie artykuły, w cudzysłowie, w cudzysłowie, w cudzysłowie, w cudzysłowie, jak ten, w zasadzie y, podstawia biskupom y, mikrofon pod ich biskupiry i pozwala mówić do milionów, w zasadzie, Polaków. Yy. Gdy prowadząca program Dominika Wielowiejska przypomniała, że wielu księży i biskupów nie miało takich oporów, gdy podobną ustawę podpisywał wcześniej prezydent Komorowski, grożono mu, nawias, grożono mu wtedy ekskomuniką i zakazem przystępowania do komunii, Gęsiak stwierdził, że nie pamiętam żadnego oficjalnego stanowiska kościoła <laughs> w tej sprawie. E, więc tak, na tej podstawie, że, że komorowskiemu grożono e, groziła ekskomunika i e, zakaz e, zakaz przystępowania do komunii świętej, na tej podstawie wyprodukowano nagłówek o tym, że Duda będzie ekskomunikowany znak zapytania w cudzysłowie dziękuję, dziękuję Łukasz, dziękuję Jan Michał mm, dziękuję czy, reza, czy redaktor Żubr był w młodości ministrantem? jeszcze jak nie dość, że ministrantem to jeszcze lektorem yy, i to bardzo, bardzo długo yy, no bardzo długo czytałem słowo Boże w kościele, aczkolwiek yy, nie śpiewałem yy, jak były psalmy to tylko je czytałem jak było mało ludzi. Generalnie była taka niepisana zasada, że jak jest mało ludzi i taka mała msza. To nie trzeba śpiewać psalmu. Można, można czytać. Można czytać. Słuchajcie, dostałem zadyszki od tego śpiewu i od czytania o księżach. Czekajcie, muszę nadać sobie soku jabłkowego. Mamy Francuza na Discordzie. Co? O masz rację, przypomnę o lajkach i subkach, yy, jak wrócę z sokiem, dajcie mi 3 sekundy. Siema, siema, słuchajcie, nadrobimy czat i zaraz powiemy sobie coś o kolejnym chłopie polityku i o kolejnych dziennikarkach. Dzisiaj dzisiaj chyba jest taki dzień, że bardziej narzekamy na chłopów w polityce, a kobiety w dziennikarstwie, jeśli patrzeć na mm, podział płciowy. Tak, tutaj mamy, tutaj mamy temat Discorda, to byliśmy. Polańskiego pozdrawia. Tak, Radimira, ale nie tego reżysera, nie, nie, nie z tych polańskich. Hmm, Ruszyński, ale nie ma we źródłów w redakcji. O właśnie, na początek streama przypomnij o lajkach i subkach. Słuchajcie, pamiętajcie o lajkach i subkach. Jak nie subujecie, to zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i, i, i dupnijcie dzwoneczek. I napiszcie, napiszcie komentarz o treści Andrzej Duda zostanie ekskomunikowany. Nie, lepiej. Napiszcie komentarz o treści Iskra: Wyjdzie z Polski. E, i, i, I suba, mówiłem o subie. Zostawcie suba, bo czasami, czasami wjeżdżam w tryb teorii spiskowych i zaczynam się zastanawiać, czy, czy niska ilość subskrybentów na opiniotwórczym kanale o charakterze egalitarnym Gilotyna nie wynika z na przykład nieprzyjaznej algorytmom nazwy, której y, boi się y, YouTube i jak tak dalej pójdzie, jak tak dalej pójdzie, słuchajcie, to wejdę w taki tryb oblężonej twierdzy i, i będę jak Justyna Socha albo Marcin Rola opowiadał o tym, że YouTube chce nas uciszyć, bo y, nie pozwala na mówienie prawdy, a nie chcemy, żebym osunął się w odmęty, y, w te odmęty. Więc, yy, chociażby, chociażby dlatego, myślę, że warto zostawić suba. Duda, to się uda. Zależy, czy jesteś z Łodzi albo z Francji. Ja dalej jestem zdania, mówi Radimira, że jakby PiS było mądre, to by nie proponowało przegranego Morawieckiego na kandydata na premiera, a wybrałoby Zandberga, by zrobić zamieszanie w opozycji. Ciekawe, ale myślę, że by nie przyjął, no nie? Że, że, że powiedziałby, że, od, że to Pierdoli. Mm, tak mi się wydaje. Czy Zbyszek Zero umiera? Y, nie wiem, na pewno umarł y, Janusz Filipiak. Janusz Filipiak, człowiek, którego, którego już zawsze zapamiętam z y, ciekawych. Y, kurde, ej, w tym świetle wygląda jakbym siedział na Golasa, a ja jestem ubrany zupełnie. To nie może tak być. Jest lepiej? O kurwa, jest lepiej, ale teraz jest tak Teraz jest tak ciemno Tak creepy, creepy ciemno yy, O czym mówiłem? O Januszu Filipiaku, tak I że już zawsze zapamiętam go Z jego ciekawego podejścia do ekologii yy, Kiedy to Janusz Filipiak Opowiadał całkiem niedawno To było chyba w zeszłym roku, a może nawet jeszcze w tym roku Że... Mm, milionerzy nie mają z czego rezygnować, bo nie jedzą mięsa, a z lotów samolotami prywatnymi nie mogą zrezygnować. Więc w zasadzie, jeśli chcemy zadbać o planetę, to po prostu ludzie, zwykli ludzie, mają mniej żreć, mniej tego mięsa. Dosłownie powiedział, żreć, no nie. <ścoughs> Janusz Filipiak. Legenda głosi, że to od niego mm, powstało określenie. Janusz biznesu. Dominika 50 Cent Wielowiejska. Jakby nie mogła zaprosić kogoś, kto naukowo zajmuje się in vitro i ma pojęcie o czymkolwiek. No właśnie. Eee, dlaczego zamiast tego nie zaprosić sobie biskupa? Jak Kler ma domyślić się, że nikt nie pytał i społeczeństwo ma w sporej części ich opinię w pompie. Jak nawet te Michnikowe media ich pytają. A przypomnę jeszcze AGIOT, że yy, no Adam Michnik. Adam Michnik rzucał się Rejtanem medialnie w obronie dziedzictwa i dobrego imienia Jana Pawła II, więc no, z takimi elitami dziennikarskimi, z takimi elitami dziennikarskimi to myślę, że, że, że awangardy zmian w Europie to tutaj nie zbudujemy. Myślę, że jednak przydałaby się ekskomunika dla Andrzeja Dudy. W tym celu Grzegorz Szczupiński, ale go przycisnęła. się eee, śpiewała psalmy w kościele. No ja nie, bo ja nie umiem śpiewać. się wstydziłem zawsze. Eee, Hajst z kolendy. Ministranci dostawali hajs z kolendy? <grym> Czytał, ale się nie zaciągał. Lektorem, czyli co, zamiast szmata mówiłeś Puryfikator? Czyli czytałem Słowo Boże Radimira. I na końcu mówiłem: Oto Słowo Boże. A to zbijam pionę. Też mam 7 lat służby w mafii, mówi Michał. Yy, Ministrant Elektor 15 lat. Wojtek Gasperowicz, dziś szczęśliwy apostata. Ja zawsze jak jestem w swoich rodzinnych stronach, to myślę o apostazji i zawsze zapominam. Yy, a teraz to nie wiem, kiedy tam będę, więc yy. True Leftist Stream Experience. Hmm, jak ja jakoś tak trafiam na radykalnych lewaków, co w młodości ministrantami byli. No myślę, że to też jest, Michał, dosyć naturalna, naturalna ścieżka, no nie? Że jak wychowujesz się w, w, katolickim, w katolickim klimacie mocno, no to w pewnym momencie odbija ci w drugą stronę, no nie? Wahadło. Balbina. Przestań demolować zasłonę. Jak byłem młodym kucem i miałem akurat czytać w kościele, mówi Grzegorz, to pleban powiedział, żebym rozpuścił włosy, to będę bardziej jak pan Jezus wyglądał. Wow. E, wow. Zawsze chciałem dołączyć ministrantów, bo ich stroje kojarzyły mi się z obozem Bractwa z Gotika, mówi Radimira. Why please Słaj, dzień dobry panie Żubrze, już już siadam na przedzie. Dzień dobry Łypli Roszyński. Tylko następnym razem puść nam na przykład Michalinę by leciała w tle. A w którym momencie? Widzicie znowu tracę wątek. Kuba Uśpieński, piona, też 10 lat w białej sukience nic tak nie uczy, jaki naprawdę jest kościół. A wiecie co jest najgorsze? Że ja miałem naprawdę spoko proboszcza. To nie jest argument za, 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 za czymkolwiek, no nie? To nie jest argument za czymkolwiek nie ma, nie ma spoko proboszczów, nie ma spoko księży, tak? Yy nie wpuszczasz gangstera do swojego domu tylko dlatego, że jest jeden i jest miły aczkolwiek, no mój proboszcz, już nieżyjący był na przykład o tyle spoko że że pamiętam, że nie chciał brać pieniędzy od ludzi, na przykład za pogrzeby i, i, i generalnie generalnie no jak na księdza był, był bardzo spoko i Zdarzało się, że bywałem u niego sam na plebanii, bo moi starzy się z nim kumplowali. Zostaw mój sok. I mm, nie czułem się nigdy w żadnym stopniu zagrożony jako ten dzieciak. E, co, co plus, wydaje mi się, że miałem szczęście. Myślę, że wiele osób, które były wysyłane same na plebanie jako dzieci, mm, nie miały tego szczęścia natomiast no, pamiętam że jeszcze u mnie na wsi nie było internetu i u księdza na plebanii to było jedno z pierwszych miejsc gdzie był internet ja tam chodziłem za dzieciaka i ściągałem sobie zdjęcia gołych bab na dyskietki więc jeśli ktoś robił jakieś bezeceństwa kiedy byłem na plebanii to no to w pierwszej kolejności ja aczkolwiek to no, tak jak mówię to nie jest argument za czymkolwiek żeby było jasne to jest y, tylko anegdotyczna, anegdotyczna historia, anegdotyczny y, przypadek. Ym, tak jak y, mówiła pani w filmie y, w filmie trzy billboardy za Ebbing z Missouri. No jeśli. No już nie pamiętam co mówiła, ale porównywała to do gangów. I mówiła, że jeśli wpuszczasz jednego z gangsterów, to tak jakbyś wpuszczał wszystkich do swojego do domu. Więc, yy, więc no, podkreślam, to, że miałem spokój proboszcza, nie jest argumentem za czymkolwiek. Jak bardzo bolą cię zęby? Pyta Złoty Kumbel. Kumbel Kundel na to, że Żukowska, Żuczkowska LGBT jest szefową klubu lewicy. Pierwszą taką osobą na tym stanowisku Ola Boga. Nie bolą mnie w ogóle zęby. Mam to w pompie. To jest ten level polityki parlamentarnej, który wydaje mi się mam totalnie gdzieś, bo dotyczy bardziej jakichś tam stołków, posad niż, niż realnych, realnych rzeczy. Rozbawiło mnie tylko, że profil o nazwie Tęczowa Lewica nie wiem, czy to jest za organizacja, nie znam jej, ale najistotniejsze jest to, że profil Tęczowa Lewica Stwierdził yy, na tym przeklętym Twitterze, która jest minuta streama, że, że już powołuje się na Twitter. Yy, gratulował jej i, i, i mówił, że to jest świetna osoba, która na pewno będzie głosem społeczności LGBT. A ja pamiętam, że rok temu, kiedy Żukowska miała akurat meltdown, może nie o bombardowaniu cywilów w gazie, ale meltdown o zasadniczej służbie wojskowej, i mówiła, że. Powinna być zasadnicza służba wojskowa, więc ktoś, nie pamiętam już kto, spytał ją, co masz do powiedzenia mi młodemu gejowi, który obawiałby się iść kurwa do wojska ze względu na homofobię, która go tam spotka. No to pamiętam, że Żukowska na Twitterze młodemu gejowi obawiającemu się, że spotka go, spotkałaby go hipotetycznie przy zasadniczej służbie wojskowej homofobia w wojsku, powiedziała: że No. W wojsku wszystkim jest niekomfortowo, dajcie spokój. Więc, yy, <ścoughs> więc cieszę się, że organizacje LGBTQ+, yy, mają swoją reprezentantkę na eksponowanym stanowisku. Kuba Uśpieński. Raz mnie stara baba ją opieprzyła, że czytałem czytanie z Jurokezem na bani. Radimir Lewakow. To może trzeba zmienić literkę, jak zrobił to kanał z dupy, zmienił na zdwpy. Yy, ale jaką ja miałbym literkę zmienić? Nie mam u, zmienić je na V. L można by zmienić na jedynkę G1 notyna albo O na zero, zmień nazwę na jedna lewa ręka. O Roszyński już zapadał pisownie elegancko, super. Beżu jest pod ziemię, ale tylko do świąt. Marysia też tutaj widzę, podaje Gilo TVN. Było takie logo, było takie logo w opiniotwórczym programie o charakterze galetarnym gilotna przez jakiś czas, przez kilka odcinków. Kościoły na skłoty, zgadzam się. Michalina Kobla obecna, sorry za spóźnienie. Pierwsze ławki są jeszcze wolne. Dwa lewe, Gilotyna. Mnie na szczęście nie zasubskrybowano, więc apostazji nie potrzebuję. Filip Stefaniak, jaką masz relację z Ralindel? nie mam Roszyński, w momencie jak schodzisz ze streama, a znowu, znowu straciłem wątek chyba nieważne, nie ma etycznego kapłaństwa w katolicyzmie, mówi Michał Dzit, Marcia Malczewska, a ja znam się z takim jednym księdzem i sobie memy losowo wysyłamy, to uważaj, bo obudzisz się martwa w przestrzeni kosmicznej słuchajcie, jak już powiedzieliśmy sobie trochę o Siematynks Mam bać gdzieś te dyskietki, pyta Kapi. <laughs> w ogóle myślałem o tym ostatnio, że tęsknię za dyskietkami, no nie? Niekoniecznie dyskietkami z gołymi babami, e, zwłaszcza, że na dyskietki nie wchodziło za dużo zdjęć. E, natomiast, no tęsknię za dyskietkami w ogóle. Chciałbym, chciałbym użyć dyskietki po prostu. Zocha. Jak byłem ministrantką za dzieciaka, to miałem zawsze zazdrość, że inni księża zabierają dzieciaki na jakieś wycieczki, obozy dla ministrantów. OL. Oh well. Może jednak lepiej, że nas nigdzie nie zabierał. Kim R strzała? Balbina, nie chodzimy po krewiaturze. Słuchajcie, ja temu kotu, ja temu kotu daję swoją rękę do gryzienia, żeby się nie ubawiła. Teraz akurat nie ma ochoty przed kamerą zapewne. Mm. O, 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 o! A ona ona mi czysto złośliwie potem łazi po klawiaturze. Zero, zero wdzięczności. Eee, takie właśnie są koty. Słuchajcie, straciłem wątek, bo zająłem się kotem. A. To jest piękne, że ona, nawet, że ona jak gryzie rękę, to gryzie tak niemocno i nie drapie mocno. Jakby było widać, że nie jest to czysta agresja, tylko taka zabawowa agresja. Nigdy za MŻ nie przepadałem, mówił Michał Szulew. Ale tym pierdoleniem o wojsku mnie ostatecznie zniechęciła niech wypierdala. Eee... No ja też jako, jako łysy chłop z wąsem, żądam mojego ustawowego prawa do bycia pizdą i żądam żądam na pewno nie żądam tego co robiła wtedy AMG czyli pisania publicznie że Ukraińcy to obywatele przez znaczy nie to inaczej że, że Polacy to obywatele przez małe o, czy że jak ktoś nie chce nie chce iść bronić, czy nie jest to obywatelem przez małe o a patrzcie jacy bohaterscy Ukraińcy wiecie co, moim zdaniem w ogóle takie porównywanie do sytuacji sytuacji wojennej, do sytuacji pokoju, cześć Balbina ninja atakujący z nienacka nie ma najmniejszego sensu bo generalnie nie wiesz jak się wtedy zachowasz po prostu nie wiesz, nie wiesz więc deklaracje nie mają najmniejszego sensu nie wiesz jak się zachowasz, kiedy będziesz do czegoś zmuszony, nie wiesz jak się zachowasz w sytuacji, w której ktoś wpierdoli ci się do kraju. Gdybyś spytała, spytał Ukraińców przed wjazdem ruskich na chatę, czy poszliby się strzelać, czy woleli spierdalać, to duża część tych samych, którzy teraz są na froncie, zadeklarowaliby spierdolkę, a duża część tych, którzy spierdalali z frontu, zadeklarowałaby, że zostanie. Eee, nie ma sensu w ogóle rozmowa tego typu. Co by było, gdyby? Dzień dobry, Adam Ziłkowski, tak jest. Pierwszy rząd, super cudaczka, uwuszliczna. No, balbina, balbina jest piękno, pięknota. Ona ci tak okazuje czułość i chce się bawić. Tak mi się właśnie, tak mi się właśnie wydawało, no nie? tak mi się właśnie wydawało, że to, jest, że to jest y, to. Joanna Alabaster wielu Ukraińców też spierdzielało, więc no właśnie. Yy... Jan Michał Szule FaMZ i, i w ogóle pięknie wyszła wtedy hipokryzja spod znaku najwięcej do powiedzenia o wojsku mają ci, którym ono nie grozi. Najlepsze jest to, że ona tam w którymś momencie na tym Twitterze. W końcu powiedziała, że ona też by poszła bronić ojczyzny, co już dla mnie w ogóle stoi gdzieś w okolicach tych wszystkich ludzi, którzy co roku piszą, że gdyby byli hmm, podczas powstania warszawskiego, no to oni by poszli i oni by się bili za ojczyznę. Eee Dobrze o AMZ. O ile zgadzam się tutaj z Waszymi opiniami, z tego co widzę, to już pozwolę sobie ich e, nie cytować. Natomiast, jak już powiedzieliśmy sobie, słuchajcie o Dominicy Wielowiejskiej i o TOKE FM i o zapraszaniu biskupów i o podstawianiu im mikrofonu. Słuchajcie, jest taki podcast, podcast, audycja, program, wideo podcast. E, który jest który generalnie prowadzi jedna pani z TVN, jedna pani z Newsweeka i jedna a i, i w ogóle oprócz tego, że jest w tych mediach, to jeszcze można go sobie przesłuchać w Onecie, więc to jest bardzo bardzo wolnomediowy, bardzo wolnomediowy twór. Nazywa się Wybory Kobiet. Jest prowadzony przez dwie kobiety, tak jak wspomniałem. I o ile na co dzień jest to, rzeczywiście, jest to rzeczywiście program, w którym gośćmi, gościniami są kobiety wypowiadające się w kontekście wyborów. Tak ostatnio doszło tam, nie wiem kto o tym zadecydował, ale no można by sobie pomyśleć, że skoro, skoro w nazwie już są kobiety, skoro prowadzącymi są kobiety, to może czas w końcu. Aby gościem w tym programie w końcu był jakiś chłop, bo ile można, ile można. Zwłaszcza jeśli mamy do dyspozycji najsławniejszego chłopa z chłopów w Polsce, czyli na pewno nie Janusza Filipiaka, czyli marszałka Szymona Hołownię Tak, marszałek Szymon Hołownia został zaproszony do programu Wybory Kobiet. I na tej samej zasadzie jak biskup w Tokewemu wielowiejskiej mógł mówić swoje biskupie kocopały, tak tutaj Szymon Hołownia mógł mówić swoje również niemalże biskupie kocopały o tym, jak to on jest przeciwnikiem legalnej aborcji do 12 tygodnia. Legalnej, bezpiecznej, dostępnej aborcji do 12 tygodnia. A przy okazji zaznaczył, że jeśli ktoś. Jeśli ktoś wie, jak to zrobić, żeby Polki czuły się bezpieczne w gabinetach ginekologicznych, żeby Polki nie bały się zachodzić w ciąże w Polsce, to niech przyjdzie do mnie, do Szymona Chłowni i ja jestem gotowy o tym rozmawiać. Tylko słuchajcie, tak się składa, że aborcyjny Dream Team od czterech tygodni stara się o odpowiedź od marszałka Szymona Hołowni na swojego maila, w którym to dziewczyny proponują proponują mu spotkanie, na którym chcą mu opowiedzieć trochę o tym, dlaczego aborcja jest ważna, dlaczego, e, dlaczego Sejm powinien zająć się ustawami złożonymi w Lewice już w pierwszym dniu w pierwszym dniu posiedzenia nowego Sejmu E, więc e, Szymon Hołownia, jako kobieta boję się Szymona Hołownia, mówi Marysia, no nie dziwię się e, więc Szymon Hołownia e, Szymon Hołownia, który nie chce legalnej aborcji i ignoruje mm, propozycję aborcyjnego Dream Teamu o o Propozycję rozmowy ze strony aborcyjnego Dream Teamu idzie do kobiecego podcastu i opowiada o tym, że on chętnie z kimś porozmawia na ten temat. No kurwa, mać! No kurwa, mać! Yy, I gdzie są, gdzie są media głównego nurtu, kiedy są potrzebne? Gdzie. Dlaczego nikt nie grzeje tego tematu? Dlaczego? 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 Tak jak ostatnio, wczoraj o tym mówiliśmy, ktoś zadał na Twitterze pytanie, dlaczego, dlaczego takie profile jak Koroluk, Gromota, yy, czy tam Nocny Pingwin robią robotę za dziennikarzy w temacie, w temacie yy, Konfederacji, pokazując yy, paluchem, yy, co ci debile odpierdalają. Tak tutaj można postawić pytanie, gdzie są główne media głównego nurtu, jeśli chodzi o temat aborcji. Jeśli chodzi o naszego e, wspaniałego, popularnego yy... marszałka Sejmu, a jednocześnie polityka, który zwycięża w rankingach e, zaufania wśród Polaków. <grym> Chyba jeszcze nie wspominałem na tych streamach o tym, że Polacy kochają, kiedy strai się do ryja, co widzimy na przykładzie tego, że polityk, który chce zabrać bezrobotnym matkom świadczenia socjalne, że polityk, który jest przeciwko legalnej, dostępnej i bezpiecznej aborcji, wygrywa w sondażach w rankingach zaufania. I to jest, jak sobie o tym myślę, to jest właśnie jeden z takich momentów, w których myślę, że nie tylko nie tylko dziennikarze, nie tylko politycy, są zepsuci jako grupy społeczne, tylko że popsute mamy całe społeczeństwo. I całe szczęście, że ja nie jestem politykiem, i nie muszę być fanem demokracji, i nie muszę opowiadać o tym, że referendum jest najwyższą wartością w demokracji, bo to jest oddawanie głosu obywatelom. Ja nie chcę oddawać głosu polskim obywatelom, nie chcę oddawać głosu Polakom, bo Polacy nie mają racji w wielu kwestiach przypominam, że też było takie badanie chyba zrobione przez, przez Wyborczą ale no przez któryś z portali przez którąś z redakcji zlecone zlecony był taki sondaż czym powinien zająć się polski nowy rząd w pierwszej kolejności i oczywiście na pierwszym miejscu było obniżanie podatków no słuchajcie oddawanie głosu Polakom kończy się tym że Donald Tusk jest premierem, i to jest, moim zdaniem, to jest moim zdaniem wszystko, jeśli chodzi o demokrację parlamentarną w obecnej formie demokrację liberalną. Myślę, że powiedzenie o tym, że nie wymyślono nic lepszego niż demokracja, służy wyłącznie betonowaniu status quo. Zwłaszcza, że nie chodzi wtedy o demokrację jako taką, jako koncept. Tylko o demokrację, jaką mamy tu i teraz, która w mediach jest domyślnie uznawana za nienaruszalną. Za nienaruszalną z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie zaproponować nawet nie zaproponować wyobrazić sobie e, nic lepszego. Co jest oczywiście wierutnym kłamstwem. Co jest oczywiście nieprawdą. E, gdybyśmy zaczęli tylko mówić o. Alternatywach o systemowych zmianach niekoniecznie wcale o jednomandatowych okręgach wyborczych, to być może, być może, bylibyśmy w stanie, chociaż częściowo jakieś zmiany wprowadzić. No ale do tego właśnie potrzebowalibyśmy dziennikarstwa działającego w interesie większości. Bo to dziennikarstwo dziennikarze nadaje ton tej debacie publicznej. Mówiłem o tym już wczoraj bodajże. Jak to mówi Tomek wiejski, państwo pozwolą kawki się napije. Więc tak, nie pytałbym społeczeństwa o zdanie w wielu kwestiach. No ale ja, ja mam. Ja mam zamordystyczne lewackie zapędy i, i mogę sobie na to pozwolić, bo jestem tylko chłopem gadającym w internecie, wąsatym chłopem w jakości 240p w podkoszulku, któremu kot atakuje kończyny na oczach widzów. Więc ja mogę sobie być niedemokratyczny, no nie? Ale żaden polityk nigdy tego nie powie, żaden dziennikarz tego nie powie, że Polacy jako społeczeństwo mylą się, Mylą się, nie mają racji i może oddawanie im głosu nie zawsze jest sensowne. No prawda, jestem, jestem fanem demokracji do momentu, aż nie spytamy Polaków o podatki. jest tym dziadem z budżaka, pisze Paweł Pęsiek. Belial, daj spokój, Szymek taki zabiegany jest... Nie pamiętam odcinku, odcinku aborcji z Bojaka. Muszę sobie, w ogóle muszę sobie zrobić rewatch Bojaka chyba. Eee, to jest bardzo dobry serial. Eee, jak patrzę na Simona, to jestem za aborcją, mówi Adam. PIS, zakaz aborcji, PO. Aborcja zakazana. Eee, Kamil D. Obawiam się, że na Hołowni i tak zagłosuje wiele wyborczyń, w prezydenckich, tak jak w parlamentarnych, na trzecią drogę. Ja jestem przekonany, że on te wybory wygra, no nie? Bo, bo robi show, a polityka to show, niestety. Nie argumenty, nie postulaty, tylko show. O, rapisowców, czego chcieć więcej? Chyba, że jakby, chyba, że, chyba, że już jako okrzepniemy trochę, okrzepniemy trochę, i jako widownia, bo nie wyborcy, zaczniemy zajmować się bardziej rządem niż, niż Sejmem, to może wtedy trochę się ten hołownia znudzi, ale nie wiem. No bo teraz miał ten taki swój czas, że nie było jeszcze nowego rządu, że niby był rząd PiSu, ten tymczasowy i, i, i Hołownia był takim samotnym rewolwerowcem postawionym naprzeciwko ich, nich. Eee, zobaczymy, czy, czy będzie w stanie jakby utrzymać zainteresowanie swoją osobą później, no nie? Prokop na prezydenta, no. A ile dymu było wokół Litewki, Litewki który i tak podpisał projekt lewicy, a jest szeregowym posłem, a nie marszałkiem, co planuje być prezydentem. E, Sawicki z PSL oświadczył, że wyjebane na związki partnerskie i na aborcję w każdej wersji jelo. Hmm, najzabawniejsze było to, mówi Marysia jak koleżanka z pracy, która jest z Ukrainy, rozmawiałyśmy o aborcji z koleżanką z pracy rozmawiałyśmy o aborcji i ona była w szoku jak się dowiedziała jakie tu są akcje w tragicznym przypadku zaproponowała mi tripa eee, dokładnie, tylko sojusz rat mówi tajemniczy wielbiciel każdy powinien móc decydować tylko o sobie, nie innych Dlatego, dlatego yy, też wkurwia mnie w ogóle postulat referendum, no nie? Równie dobrze, równie dobrze moglibyśmy postulować referendum, czy Szymonowi Hołownie należy się blaszka na potylicę, no. Tak samo jak robiliśmy jej test na poglądy i było pytanie, czy jesteś za małżeństwami jednopłciowymi, na co no, a kto im zabrania? Pozdro od Zakolaka Baczu 1312. Pozdro, 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 pozdro. A trzecia droga już nie chce referendum w sprawie aborcji. Boją się wyniku. No właśnie on chyba jeszcze w tym, w tym, w tym, w tych wyborach kobiet on chyba mówił o referendum. Eee, tu, 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 syndrom sztuk polski, bardzo ładne. Mm. Że to jest agent plan B kościoła, no tak, to jest, to jest trochę tak jak Terlikowski, no nie, taki fajno-katolik, który krytykuje kościół, ale tak naprawdę na koniec dnia to ta krytyka jest po to, żeby kościół, żeby kościół dalej trwał, tak naprawdę. Myślę, że takie krytykowanie kościoła to, jest, to są takie to jest taka metoda. Metod metoda na budowanie jego pozycji w oczach odbiorców jako coś, co musi trwać, to jest nieprawda. Jakby nie, nie potrzebujemy kościoła do niczego, a już na pewno kościoła zblatowanego z państwem, a już na pewno kościoła, któremu Trzaskowski próbuje oddawać działki za 1% wartości, już na pewno kościoła, który łazi do mediów i wypowiada się o czymkolwiek. Ja bym chciał, żebyśmy traktowali jakiekolwiek wypowiedzi biskupów tak jak traktuje się no, też nie do końca tak jak się przemni w lewicowej banieczce traktuje wypowiedzi Komorowskiego o znowu coś powiedział dziad patrzcie jaki jest śmieszny aczkolwiek no z Komorowskim jest trochę jak z biskupami no dziennikarze zapraszają go do siebie i pozwalają otwierać mordę no po co, dlaczego, w jakim celu co to komu daje co dobrego to przynosi no, myślę, że byłoby miło, gdyby jakikolwiek dziennikarz odpowiedział sobie na takie pytania przed każdym wywiadem. Zamiast, zamiast każdy taki, każdy taki wywiad bronić wypowiedziami o wolności słowa i o pluralizmie. Dlaczego, jak oni mówią o wolności słowa i o pluralizmie, to zawsze chodzi, kurwa, jak nie o skrajną prawicę, to o katabasów. Jak nie o katabasów, to o stare wąsate konserwy. Jak nie o stare wąsate konserwy, to o skrajną prawicę. Nigdy. Pluralizmem i wolności słowa ci mainstreamowi dziennikarze nie bronią wypowiedzi, kurwa, nie wiem, Zandberga, umiarkowanego lewicowca, na którego czasem e, ludzie jej ojczą, że jest zbyt lewicowy. Dlaczego dziennikarze nie bronili mm, tematem pluralizmu i wolności wypowiedzi ostatnio Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, kiedy internet sprół się, sprół się o zdjęcie jej e, koszulki. Antychrześcijańskiej. Dlaczego wtedy nie było nic o pluralizmie i o wolności słowa? Zdenerwowałem się. Kawa wjeżdża. Ukraina nie miała papieża Polaka. Krzysztof, problem jest taki, że ministrowie nie prowadzą streamów ze swojej działalności, więc obawiam się, że to Sejm dalej będzie tym magnesem na widzów. No zobaczymy, zobaczymy. Radimira, referendum. Czy kobiety to wciąż ludzie? Aro, dzień dobry, dzień dobry. Wiewiórki i bobry. Moje wiewiórki dzwoniły i mówiły mi: Jan Michał Szulew, ale jakiego wyniku się właściwie trzecia droga boi? Za aborcją czy przeciw? Michał Kozłowski. Ja bym chętnie zobaczył referendum, ale tylko dla kobiet, żeby słuchać wycia konserwatystów. Ja myślę, że żadnego referendum nie powinno być. Ja osobiście jestem za przymusem aborcji, dlatego jestem skłonny do kompromisu i pozostawić wolny wybór. Hmm, Kiraj, hołownia. Referendum, bo i tak duda teraz uwali każdą ustawę. No, chyba że za dwa lata ja zostanę prezydentem, to wtedy będzie inaczej. To znaczy, ja uwalę. <grywanie> Dokładnie. Janna Alabaster. Czy część ludzi zawsze będzie potrzebna jakaś religia, czy kiedyś to się zmieni? Nie mówię o funkcjonariuszach religijnych, tylko wyznawcach. Yy, nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że. Kurde, nie wiem, bo być może nawet jeśli obserwujemy w jakichś społeczeństwach proces laicyzacji, to być może to jest i tak tylko na takiej zasadzie, że na zasadzie takiej sinusoidy, że po procesie laicyzacji będzie następował proces znowu jakiegoś powrotu na łono kościoła, który no nie bez powodu trwa od tysięcy lat, no nie? Jest taka gra, mówi Radimira, Town of Gringel, gdzie musisz przekonywać ludzi, żeby byli happy, by cię nie skazali na śmierć. Jeśli jest głosowanie pół na pół i tak cię skażą, zakradziesz chleba. Hej kolego, wyglądasz jak Lego Lego. Dzięki, Lisek99. Yy, dzięki, chyba. Tynk Komorowski to już kurwa poza skalą zjebania. Ja myślę, że, że Komorowski nie jest wcale poza skalą zjebania bo to co mówi Komorowski jakoś wcale nie, nie wykracza poza, poza to co mówi chociażby taki Sowicki z PSL, no nie który jest przypomnę teraz marszałkiem seniorem myślę, że to co mówi Komorowski nie wykracza poza mm, okej okay, różni się od tego co mówi co mówi yy, co mówi publicznie taki Donald Tusk ale wydaje mi się, że że właśnie to co mówi Komorowski oddaje to co Donald Tusk mówi niepublicznie i raczej oddaje to czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o realizację jakichkolwiek postulatów Radimira myślę, że Hołownia chce podobnie, wynik referendów pół na pół, ale strajk kobiet rysował graffiti na kościołach to jednak zakaz Kiraj, ale wiecie, jak będzie wyglądać referendum w kraju, gdzie dziennikarka pokazuje animkę z dwutygodniowym płodem? Wiecie, prawda? No, właśnie. I tutaj znowu, tutaj znowu społeczeństwo jest popsute i dziennikarze, którzy przykładają do tego rękę. Kiraj tutaj odnosi się do sytuacji, w której Lubecka pokazywała jakieś zdjęcie płodu Dari Gosek Popiołek i, i mówiła: Czy nadal jest za aborcją? Zdjęcie, dodajmy, niezweryfikowane e, zdjęcie, które po prostu podesłał jej ktoś. Przez internet. Hasenko, witam serdecznie. Marysia, Wojtku, spokojnie. Ja jestem spokojny. Jestem spokojny. Balbina jest spokojna. Pogryzła mnie i poszła spać. Krzysztof, ostatni sondaż daje 57% za aborcją do 12 tygodnia minimum. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o oddawanie głosu społeczeństwu jako takiemu, no to ja już powiedziałem wam, co na ten temat sądzę. No, społeczeństwo ufa Szymonowi Hołowni z jakiegoś powodu. Społeczeństwo chce obniżania podatków dla wszystkich po prostu społeczeństwo społeczeństwo wybrało Donalda Tuska na premiera społeczeństwo społeczeństwo jest niemiłe nie ufam nie ufam społeczeństwu jeśli chodzi o podejmowanie, podejmowanie decyzji uważam że demokracja jest przereklamowana Pa, 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 pa. Chyba zgubiłem wątek, Jan Michał w tętno pulsu, tak jest, to jest na żywo, to jest tętno pulsu, to jest to jest, to jest telewizja, to jest internet, to jest na żywo. Joanna Alabaster często w procesie laicyzacji ludzie odchodzą od religii, ale zaczynają wierzyć w magiczne kryształy i tak dalej, tak w USA jest na przykład, już nie wiem co gorsze, to prawda, a do nas ten trend też już dotarł. Adam Ziłkowski, skalę zjebania w Polsce wyjebało poza skalę. Oto to. Radimira Lewakow. Czy szanuje się tutaj władcy pierścieni? Nie wiem skąd to pytanie nagle, ale myślę, że raczej tak. W lajcyzujących się społeczeństwach mówi Michał. Religią stają się guru fitness, influencerzy lifestyle. -owi. I Jordany Petersony, nie mówię, że laicyzacja jest B, ale powstała próżnia nierzadko napełnia się kałem. Zgoda, być może z laicyzacją jest tak jak z legalizacją, że wymagałaby odpowiedzialnej polityki dookoła, edukacji itd. Brytole odwalili referendum i do dzisiaj jak narzekają. No właśnie, tenks no właśnie, społeczeństwo jest niemiłe. O, chcą mi dać dyżur w święta, mówi Adam Ziółkowski, napierdalaj. Znaczy, ich dalej. Dziś już pamiętam te plakaty aborcyjne pod teatrem Bagatela. Czy to były plakaty Fundacji Kornice? Ostatnio widziałem na kanale lekcjareligii.pl fajny materiał o założycielu tej Fundacji Kornice. Chłop jest w. Chłop jest w bodajże dwudziestce najbogatszych Polaków i. I wygląda na to, że to, co robi z tymi wszystkimi plakatami aborcyjno-religijnymi, nie jest jak, jakoś jakimś cynicznym, cynicznym zagraniem, tylko wygląda raczej na szczere szczerą zajawkę po prostu mocno religijnego chłopa, no nie. U nas często wierzą jednocześnie w religie magiczne krystały, więc, i, więc to i tak byłby pro, progres, mówi Emet. Co ciekawe, e, całkiem niedawno m, w podcaście Crazy Nauka e, był odcinek o tym, że o tym, w co wierzono na przełomie PRL-u i lat 90. E, i właśnie jakieś, jakieś takie rzeczy jak bioenergoterapia, e, różczkarstwo, i tym podobne rzeczy. No i opowiadali o Harisie. jakimś takim uzdrowicielu, który był podobno mega popularny w Polsce wtedy. I, i ja, ja w ogóle nie kojarzę motywu, no nie? W ogóle nie kojarzę żadnego Harrysa, Ale może po prostu był w większych miastach, nie wiem. Ale no y, generalnie chłop miał swoje uzdrowicielskie spotkania w kościołach. Yy, uzdrowicielskie spotkania w kościołach. Yy, było wielu było, było tam wymienionych wielu sławnych właśnie ludzi z wysoko postawionych zapiskopatu, którzy, którzy korzystali z jego usług, a nawet z jakiejś, z jakiejś bioenergoterapii korzystał i chwalił sobie swego czasu sam prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Yy, I ten Harris podobno w ogóle... Yy, sam sobie zjebał karierę w Polsce i, i, i spotkania w kościołach tym, że w pewnym momencie gdzieś palnął że on do uzdrawiania wykorzystuje coś na kształt jakichś mocy demonicznych czy coś w ten deseń no nie I, i wtedy trochę kościół dopiero się obruszył ja nie kojarzę żadnego Harisa ale no może dlatego, że mieszkałem w Polsce no może w Polsce all. nie na pewno nie Darii zabrakło skilla mogła powiedzieć że jak patrzę na takie grafiki to jest za przymusową aborcją słuchaj Daria jak Daria ja często jak patrzę na właśnie Darię Gosek-Popiołek w mediach, czy na Dziemenowicz-Bąk w mediach, czy na Kotulę w mediach, czy nawet na Żukowską w mediach, przy czym do niej no na pewno mam mniej sympatii niż do pozostałych, czy na Zandberga w mediach, czy na Biajat w mediach, to mam takie, kurwa, co oni są obcykani, no nie? Nawet jak nie są, nawet jak nie mają takiego powiedzmy skilla retorycznego, to są tak obkuci kurwa z rzeczy, które mają do powiedzenia, i, i... no jest to imponujące. Na przeciwnej stronie skali jest Łukasz Kochut. E, ostatnio śmigał taki viral w internecie, jak w programie Stefa Tarcia. Mm. Łukasz Kochut ściera się z kłeczkiem, gdzie Kochut mówi o tej ich koalicji 15 października, a kłoczek mówi 13 grudnia i zaczynają się przerzucać 15 października, 13 grudnia, 15 października, 13 grudnia no i nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że, że taki Kohut i nie ma nic do powiedzenia i jeszcze daje się po prostu wciągać właśnie w takie, w takie przepychanki, które ewidentnie przegrywa mm. No, i jak nie pałam do Kochuta sympatią, tak poza tym wszystkim, jeszcze wydaje mi się, że wysyłanie go do takich programów, do tego typu show, jest po prostu błędne. No. Jest po prostu błędne, nie przynosi nikomu nic dobrego, włącznie z samym Kochutem. To tyle, jeśli chodzi o właśnie jakiegoś takiego skilla retorycznego. Ale magicznych kryształów na razie nie ma w szkole i na każdej ulicy mówi Tomuś, więc mielibyśmy z dekadę spokoju. Ten czat jest pewnie w większości zlaicyzowany, pustkę po bogu wypełniamy sobie łysym wąsaczem. Czy to jest moment, żebyśmy znowu zaczęli rozważać zakładanie związku wyznaniowego? Ja nawet nie muszę być jego głową. Nawet nie muszę być jego głową. Możemy założyć yy, komunę wyznaniową. Ważne, żeby udało nam się zarejestrować związek wyznaniowy, a potem trollować Polaków swoimi obrzędami. Okej, okay, to nie były plakaty z Fundacji Kornice, mówi Krzysztof. Mm, 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 o Fundacji Kornice już dawno zapomniałem. To kiedy żubrką trzeba będzie i czy trzeba będzie przyjść w żonobijce? religijnego chłopa, czy można być jednocześnie szczerze religijnym i bogatym chyba, że to protestant no w protestantyzmie to chyba jest wręcz taka cnota religijna, gromadzenie dóbr doczesnych, no nie? Kuba Uśpieński chłop od tych billboardów rekompensuje sobie fakt, że według jego religii pójdzie do piekła, bo w końcu prędzej wielbłąd coś tam coś niż bogol pójdzie do nieba E, Belial Kaszpirowski był w TV. Właśnie Kaszpirowskiego też znam głównie z opowieści. Moje, moje, moje czasy to Zbyszek Nowak i ręce, które leczą w Polsacie. E, Złoty Kundel. Moja mama była u Cliffa Harrisa. No właśnie, a w jakim mieście powiesz jeszcze? Rof, Kuba Wojewódzki jako dyrektor programowy TVP. Hit czy kit? Ale to jest, to jest już jakiś fakt? bo widziałem jakieś zdjęcie latało Kuby Wojewódzkiego przed siedzibą TVP. Hmm, więc może coś się kroi, nie wiem. Yy, Lagi Luke też nie kojarzę Harisa, ale za to kojarzę naszego prezydenta nacierającego się świętym łojem z łuba jakiejś baby i to tego prezydenta ostatniego, no nie? Też to pamiętam. Grzegorz Szopiński. Moja babcia ultrakatoliczka zaklinała butelki ze Zbyszkiem Nowakiem. No tak, tak, myślę, że... Nie ona jedna była katoliczką zaklinającą butelki ze Zbyszkiem Nowakiem. Emet, no jak wierzysz w czary, to zazwyczaj w różne, nie tylko te religijne. To też jest ciekawe, że Kościół, kościół zawsze zabrania jakichś takich praktyk, które uznaje za magiczne i trochę to wygląda jak, jak takie nieuczciwe praktyki monopolistyczne, polegające na zwalczaniu konkurencji. No nie. Michał Kozłowski, ja miałem różdżkarza w mieszkaniu, takiego od wykrywania jakichś prądów wodnych, żeby wiedzieć, gdzie łóżko postawić na trzecim piętrze w bloku. Genzy nie znają. No właśnie, też to był motyw tego odcinka podcastu Crazy Nauka. Różdżkarstwo i szukanie wody i, i żył wodnych i przestawianie łóżek. No bo też prowadzący ten podcast są chyba trochę starsi ode mnie i chyba wychowali się tak mniej więcej na przełomie E, lat 80. i 90. Przynajmniej jedno z nich. Słuchajcie, zasycha mi w gardle. Mamy już. Mm, właśnie, Radimira. Magia, spoko. Demoniczna magia, a to jednak nie. Dlatego, dlatego właśnie w rpg to są oddzielne klasy postaci: mag i kapłan, no nie? I z Piotrem Kaletą się staru. Pod pytań. pytań. Lubiłem to kiedyś, no. Katarzyna G. Dzień dobry. Powiedzieli mi, że warto tutaj przyjść. To przyszłam. A tu facet w żonobijce mówi o szamanach. Poczekaj, zaraz powiem o Gawkowskim albo o Macierewiczu. Michał Kozłowski. Jestem prosty chłopak ze wsi. Nie wierzę w kosmitów, za to wierzę w zabobony i czary. Marysia Malczewska. Nadal jestem za osiołkiem. Kościół świętego Kopytka Osiołka Jezusowego. Był taki nawet po małych miastach jeździł. To, ale to właśnie ten Haris, czy ktoś jeszcze inny? Nie no, panie żubrze, nie może być komuna wyznaniowa, bo się ludziom źle kojarzy. To prawda, wspólnota, wspólnota, wspólnota. To, to, to jest słowo, którego trzeba użyć. Jakbyśmy byli związkiem wyznaniowym, to może trzasko nam da nieruchomości za darmo, a my i od razu myk na skłoty. Oto jesteś młodszy niż myślałem, jak Kaszpirowskiego nie pamiętasz. Ręce, które leczą, program kulinarny. Ej, a co w ogóle z programem tego Szafarowicza w TV Republika? Właśnie, nie wiem. E, pamiętam, że widziałem pierwszy odcinek i było ciężko. Nie wiem, czy powstały kolejne. Polańskie, ważne, żeby szef TVP Info nie nazywał nikogo publicznie kakoldem. Polański, byłeś pozdrawiany dzisiaj, nie wiem, czy wiesz. Proletariat, pingwin, hejka, żubur, hejka, pingwin, Filip Stefania, też miałem ruszczkarza. Belial, poczytaj sobie o świątyni szatana w USA, zalegalizowali się jako religia, skoro są to ateści, którzy trollują Ciemnogród. To chyba nawet o nich wspominałem ostatnio, że trollowali kiedyś jednego, jednego um, jakiegoś prawicowego publicystę czy polityka um, tym, że przeprowadzali jakiś rytuał. Nad grobem jego bodajże ojca i stwierdzili, że zmienili mu ojca pośmiertnie w geja. Mikuzen twierdzi, że ja jakąś żyłę wodną pod mieszkaniem, mówi zbychu. A próbował wcześniej kłaść się spać po prostu, albo nie wiem, nie jeść przed snem. Emet, no bo oficjalnie Kościół uznaje, że czary są prawdziwe, tylko te niekatolickie. To diaboł i nie wolno. Złoty kundel, różdżkarz był też, Radimira Lewakow, ja proponuję sekta, no myślę, że tego mogą na mnie zalegalizować. Dobrze, słuchajcie, Tak, Global Order of Satan. Streamek do 9.30 pyta Marysia, bo muszę do klientów dzwonić, a nie chcę opuszczać was. Myślę, że tak, myślę, że, że, że nie będziemy przedłużali więcej niż o 9.30. A to nie widziałem, mówi Polański, z jakiej okazji byłem pozdrowiony tak wczesnej porze, a z takiej okazji, że mm, był gilotynowy Discord wspominany. Kabuko cześć Żubrze, wczoraj był temat Realu, Madryt, możesz w kilku zdaniach coś o swoich kibicowskich doświadczeniach. Dobrze, ale tak na szybko, a po, bo nie chcę też za dużo mówić o piłce nożnej na streamach, e, a potem jeszcze musimy powiedzieć sobie o Gawkowskim. Do tej 9.30, bo mm, sytuacja z Gawkowskim, z Gawkowskisem, sytuacja z Gawkowskisem wiąże się z Fundacją Technologia dla Ludzi, która dostarcza napisy do gilotyny, więc sobie o tym też chciałbym, żebyśmy powiedzieli, siema Ewa, i do tej 9.30, żebyśmy się z Gawkowskisem wyrobimy. Więc odpowiadając na pytanie Kabukowa, e, moje doświadczenia kibicowskie są, e, są takie, że, jak zaczynałem się interesować piłką nożną przed 2000 będąc dzieckiem, to mój kuzyn wkręcił mnie w Barcelonę. Ale, że on stra strasznie jarał się Rivaldo i Kleifertem, to moim ulubieńcem został Luis Figo. Yy... I jak Luis Figo przyszedł do Real Madryt, to ja zajarałem się Real Madryt i zostało mi do dzisiaj. Przy czym nie oglądam już piłki nożnej. no nie, Jestem w takim momencie, że. Że pierwszy raz w moim życiu, jak słyszę nazwisko jakichś reprezentantów Polski w piłce nożnej, to nie wiem kim są. Nie wiem gdzie grają, nie kojarzę nazwiska z twarzą i jakoś mi piłka nożna zbrzydła. Myślę, że w tym momencie mogę już powiedzieć, że oglądam pewnie jeden mecz rocznie i pewnie jest to finał Ligi Mistrzów. No nie. To tyle. A i parę razy jeszcze mieszkając w Warszawie, zdarzyło mi się uprawiać w, na Mazowszu tak zwany grand hopping i być na jakimś meczu na przykład PKS 2 Radość ktoś tam, ktoś tam to tyle Trzasko to w ogóle rozdaje ciekawie mówi Kim R. Wiecie, że dyrektorem Lasów Miejskich Warszawskich jest mąż Szyszkówny, to stanowisko obsadza trzeszko, trzeszkoszki nice Marysia, będzie lekkostroniczy specjal z włodkiem i klawiterem. Z tym Włodkiem, który jest ultrakatolem i z tym klawiterem, który reklamował Giełdy Binance w swoich programach? <noise> Słuchaj, daj mi influencera, ja znajdę na niego kwit. A poza tym nie wiedziałem, że lekkostroniczy jeszcze w ogóle jest. Proszę powiedz, że chociaż klawitera lubisz. <noise> Dobrze, słuchajcie. Gawkowski. Nie, no, ja oszaleję z Tobą, cholera jasna. Gawkowski. Słuchajcie, Gawkowski udzielił ostatnio wywiadu Krypolowi odnośnie tego, jakim będzie ministrem cyfryzacji. No, i w tym wywiadzie jest dużo takiej mowy trawy, takich okrągłych zdań, takich propagandowych pierdół. Aczkolwiek w pewnym momencie pojawia się tam temat również, mmm, tam temat również yy, gigantów technologicznych i ich opodatkowania. I tutaj jakby nadal jest dużo mowy trawy, nadal jest dużo jakich, jakiegoś takiego polityczno-medialnego bełkotu, yy, z tym, że co jest bardzo ważne, no to on tam mówi rzeczy, które ja bym chciał usłyszeć. I jeśli minister mówi rzeczy, które ty byś chciał, chciała usłyszeć, to powinna ci się zapalać czerwona lampka w pierwszej kolejności e... i jakby przyjmować, przyjmować te jego rzeczy pozytywnie, ale z, przy, przy zachowaniu zasady ograniczonego e... zaufania. Bardzo fajne jest właśnie to, że Gawkowski mówi tam o tym, że to obywatel powinien być na pierwszym miejscu, a nie technologiczni giganci, których trzeba by opodatkować. Pojawia się tam ten wątek, że trzeba, żeby ich opodatkować, trzeba działać międzynarodowo, że to cała Unia Europejska powinna być w to zaangażowana. O czym też chyba wspominaliśmy już na streamach. Mówi tam o prywatności, o danych, o tym, że Wielkie korporacje technologiczne powinny płacić ludziom za możliwość korzystania z ich danych, oczywiście dobrowolną, a nie tak jak ma to teraz sytuację w przypadku Meta i Facebooka, że ty możesz zapłacić, żeby z Twoich danych nie korzystano. No więc, więc jakby rzeczy, które tam mówi, są bardzo często mm, słuszne. No natomiast pamiętajmy, że jeśli minister mówi rzeczy słuszne, to jeszcze nie znaczy, że. Mają one cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, ale ważniejsze od tego wywiadu jest to, że minister cyfryzacji Gawkowski w piątek, w ten piątek, który nadejdzie, organizuje spotkanie z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i branżowymi z którymi będzie chciał rozmawiać właśnie o priorytetach w obszarze cyfryzacji i o doświadczeniach doświadczeniach tychże organizacji, a Fundacja Technologie dla Ludzi, która będzie na tym spotkaniu, której przedstawiciel będzie na tym spotkaniu i która jak pewnie, jak pewnie się orientujecie, dowozi generowane przez AI napisy do gilotonowych streamów i filmów to jest to jest organizacja, która po zarobieniu tego typu rzeczy też propaguje, propaguje niekomercyjne, wolne od technologicznych gigantów korporacyjnych platformy social mediowe. Na pewno słyszeliście o czymś takim jak Mastodon, o którym było głośno, kiedy Elon Musk przejął Twittera. Oczywiście nigdy nie było szans. Nigdy nie było szans, żeby Mastodon zastąpił Twittera, ale czasem tak się wydawało wielu ludziom i wydaje mi się, że bardzo pożądaną rzeczą jest to, co już się dzieje, na przykład choćby w Unii Europejskiej, przechodzenie instytucji publicznych na platformy społecznościowe zdecentralizowane i wolne od korporacyjnych korporacyjnych gigantów gdzie no jakby musimy być świadomi tego, że w tym momencie jakby życie publiczne jest uzależnione od tego, że jeden łysy chłop może ci wyciągnąć wtyczkę i nic z tym nie możemy zrobić ewentualnie możemy jak Konfederacja najpierw jojczyć o tym, że wolny rynek super, a potem jak wolny rynek daje im po łapach to się rozpłakać no, myślę, że, że jeśli chodzi o komunikację instytucji publicznych i generalnie, również komunikację naszą, jako ludzi, myślę, że powinniśmy przynajmniej zainteresować się tematem tych mediów społecznościowych wolnych od korporacji i też, jakby moja, powiedzmy, osoba kontaktowa w Fundacji Technologie dla Ludzi, namawia mnie, żebym jak najwięcej tej działalności gilotynowej przenosił w tę sferę internetu. Ja się Powiedzmy, że myślę nad tym powoli i te rzeczy gdzieś tam się pewnie będą działy. Oczywiście to też nie jest tak, że z dnia na dzień nagle przestanę nadawać na YouTubie czy na Twitchu, bo, no bo to tak nie działa. Natomiast na pewno jest to temat, który chciałbym jakoś tam podejmować, o którym chciałbym mówić. Ciekawe, ciekawe jakby wyglądało mówienie o Fediversum na platformach takich jak YouTube, gdzie no, cały czas jesteśmy w tych korporacyjnych szponach Google. Myślę, że temat jest ciekawy. Myślę, że temat jest warty, warty przynajmniej zainteresowania się i zbadania go, a na pewno jest warty zbadania go z perspektywy instytucji publicznych, jeśli już nie końcowego użytkownika prywatnego. Aczkolwiek no, myślę, że co do zasady, to tutaj y, im mniej korporacji, a im więcej decentralizacji, tym lepiej dla wszystkich. Y, przy czym trzeba pamiętać i zdawać sobie sprawę, że nie jest łatwe i nie jest proste i przejście na to z dnia na dzień. Ale myślę, że inicjatywa ministra y, cyfryzacji. Słuchajcie, czy jestem? Już jestem? O, to dobrze. Mm, tak, dokładnie, już bigtechy kurwa wykleły żubra i wystarczyło tylko o tym wspomnieć, i już patrzcie, już już koniec. E, ale dobrze, jak już jestem, to już jestem. E, słuchajcie, jeśli Fundacja Technologia dla ludzi będzie miała, będzie miała wtyki w nowym rządzie, to obiecuję, że, że jak już będziemy, że jak już ja, ja jak już ja będę miał kanał telewizyjny Giloty na TVP, to będę o was pamiętał i pozdrowię Was ze szczytów, pozdrowię Was ze, ze szczytów władzy a tymczasem e, oczywiście udaję się do dyspozycji nowego rządu któremu będę służył, czy to streamerskimi w streamerski sposób, czy to w jakikolwiek inny, tam gdzie ojczyzna wezwie, tam ja oczywiście się stawię i będę do dyspozycji Zobaczmy, zobaczmy, tak Zbychu Binance, no, Klawiter reklamował Binance na swoim kanale. Zobaczmy, co tam, co tam na czacie. Adam Ziółkowski, Szyszkowia zarobili majątek w Wesołej, Bożona była radną i ogarnęła temat działeczek w okienku czasowym na wolność. Wycinek. Michał Kozłowski. Chyba dopiero w tym roku serio zrozumiałem myślenie kościoła, kiedy protestują koncerty metalowe. Oni myślą, że jak tłum krzyczy Hail Satan, to tak na serio. To tak jakbym biegł na scenę w teatrze. Rot, Real Madrid top. Podobno nie wypada sympatyzować z Real Madrid jak się jest Słowakiem. No ale trudno co zrobić. Tak jakbym biegł na scenę w teatrze, ratować Hamleta, bo nie kumam, że to przedstawienie. Marysia Malczewska, oszaleje z tobą, cholera jasna. Aha, byłem w tym miejscu. E, Łukasz Eloewa, Michał Trojanowski, a Klocuch, co Klocuch? Bartosz, co chłop nikogo nie lubi? E, klocucha lubię, ale e, Klocuch jest seksistą, no nie? Nie, Klocucha to nawet ja nie lubię. No a ja lubię Klocucha, widzisz? Bo ja mam po prostu słabość do mężczyzn, którzy są starsi ode mnie i interesują się elektroniką. Nie <noise> wiem, czy to jakoś schorzenie, ale dobrze mi z tym. Czy twój chłopak też jest starszy od ciebie i interesuje się elektroniką? I czy twój tata interesował się elektroniką? O, Emet pyta. Nie chcę ci ryć bani, ale czy przypadkiem twój tata nie interesował się elektroniką? <noise> Oj, Adam Ziłkowski dostał wtorek w pracy Tacent Prayers, Adam. Yy, Patryk Zero ciężko nie mieć obrzydzenia do piłki, jak się czyta, co się tam odpierdalało w Casone Greira. Casone Greira to jedno. Ja ostatnio w tym roku przeczytałem książkę pod tytułem Brudna Piłka. I najgorsze po przeczytaniu piłki Brudna Piłka jest to, że jak czytasz, to czytasz o wydarzeniach, które masz wrażenie powinny zawalić ten piłkarski rynek, no nie, w gruz, a ta książka ma już kilka lat i nie zmieniła niczego. Faktem jest, że jestem największą fanką mojego taty, tylko i wyłącznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Pewnie ma to jakiś związek z tym. Eee, ostatnią wypowiedź ocenzurowało. Nie można mówić o decentralizacji cyfrowej na tyru, że no na to wygląda. Eee, Żubr jak wiejski się zaoferował. co nieprawda? Eee, miłego dnia kochani, mówi ROT idzie z psem do lasu, udanego psa, udanego psa w lesie. Polańskie, Atletic Bilbao. Eee, dziewic, jeszcze tu siedzicie? No już kończymy, słuchaj. Już kończymy. Dziewic, przepraszam. Eee, słuchajcie, na koniec chciałem wam powiedzieć. Aha, Michał, może Kloczuch jest seksistą, ale za to też rasistą. Słuchajcie, na koniec chciałem wam powiedzieć, że tak jak wczoraj Mm, miałem ból dupy o to, że nie mam sprecyzowanego stanowiska na temat serialu 1670 tak, wczoraj dokończyłem oglądanie jak się przesuniesz do kamery to prawie na 360p wyglądasz słuchajcie, wczoraj obejrzałem kolejne 4 odcinki serialu 1670 i powiem wam, że na końcu już udało mi się wyrobić, wyrobić stanowczą opinię na temat serialu 1670 i poza tym, że mi się podobał, siema sobar. No tak kończymy już powoli, słuchajcie, na półtorej godzinki, no nie? I myślę, że w tym tygodniu nie będziemy poza te półtorej godzinki wykraczać, bo powiem wam, że powiem wam, że streamowanie w tych warunkach yy, trochę mnie uwiera w dupkę. Trochę mnie uwiera w dupkę, no nie? Yy. A, mówiłem o serialu. Po dwóch odcinkach 1670 moja ocena to 4,5 na 7. No właśnie, to jest kurczę, to jest kurczę taki po prostu dobry komediowy serial, o który nie ma co spinać dupy, no nie? Dobry w sensie dobrze zrealizowany, a to czy komuś siada humorek, czy nie siada, no to, to już różnie. Natomiast y, postanowiłem, nie spoileruj, okej? Okay? Spoko. Przy czym te, tam też, wiesz, nie jest istotna fabuła, tam są raczej istotne gagi, no nie? Mm. i słuchajcie mm, postanowiłem mieć jak najbardziej pozytywną opinię o tym serialu głównie na pochybel mm, głównie na pochybel lewicowym narzekaczom którzy jojczą na e, serial komediowy zamiast oglądać go bez spiny jojczą na niego używając trudnych słów jakby wszyscy pokończyli kulturoznawstwo. Ewentualnie, ewentualnie kancelują go za to, że tego rodzaju satyrę zrobili już w kabarecie starszych panów w XIX wieku. Kabaret starszych panów był w XIX wieku, nie? Dosłownie trafiłem na taki dialog gdzieś w komcie. Nie pamiętam, czy właśnie, czy to było na Twitterze, czy w komciach na YouTube jakiegoś lewicowego influencera publicysty, yy, gdzie ktoś mówił, że 1670 to nic świeżego i wtórność i już było, a na co ktoś odpowiedział tak, tak, to... ciekawe, ciekawe gdzie była już taka, tego typu satyra na polską arystokrację i odpowiedź, a w kabarecie starszych panów i co teraz? No ludzie, kurwa. Ja pierdolę. To jest tylko serial komediowy. To jest tylko, to jest tylko serial komediowy, no nie. Już Arystoteles uprawiał tego typu satyrę, więc jebać, jebać. A y jeśli pojawiają się zarzuty, że pewne żarty są spóźnione o półtorej dekady, na przykład właśnie tam śmianie się z tego typu postaci, jak główny bohater, czy, 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 czy śmianie się z Patrioty, który ciągle przegrywa. No, moim zdaniem o tym, czy żarty są spóźnione o półtorej dekady, czy nie świadczy jednak to, jak siadają w społeczeństwie, a te chyba siadają dosyć dobrze, a to znaczy, że po prostu, i tak jak mówiłem wczoraj, reakcja na ten serial świadczy o tym, że e, no tego typu satyra jest potrzebna. Jeśli satyra bawi ludzi, to znaczy, że jest celna i potrzebna. A rozpatrywanie jej w oderwaniu od. E, w oderwaniu od właśnie kontekstu takiego społecznego nie ma żadnego sensu, no nie? No, to tyle chciałem powiedzieć. 1370 spoko, satysfakcjonujące, satysfakcjonujący seansik. Obejrzałem go na dwa razy. Rzadko mi się zdarza bingeować rzeczy ostatnio, a przez to się leciało bardzo miło, przyjemnie, sympatycznie, wesoło. Kilka razy śmiechnięte, no ale ja nie oglądałem kabaretu starszych panów, yy, jakoś dużo, to może yy, ekranizację trylogii Sienkiewicza same w sobie, komedie i satyra na szlachta nie pracuje. Dobrze, słuchajcie, yy, minęła dziewiąta, <śmiech> widzicie, <śmiech> minęła dziewiąta trzydzieści, ja dzisiaj zaspałem, yy, dlatego stream ruszył trochę wcześniej, to jest logiczne. W sensie sam stream, nie stream z moją mordą, tylko stream taki, taki, taki pre-stream. Eee... Tymczasem, kochani, eee... idę robić rzeczy, bo mam do zrobienia rzeczy. I widzimy się jutro o 8 rano. Dziękuję Wam za obecność. Dziękuję Wam za łapki w górę. Dziękuję Wam za komentarz o treści. Jak, jak, jaka była treść komentarza? Bo podałem treść komentarza wcześniej, no nie? Jaka była treść komentarza? Kurczę, zapomniałem. Coś o Andrzeju Dudzie? Coś o ekskomunicach? Nie wiem. Kurde, nie wiem. fak zapomniałem treści komentarza. Napiszcie mi komentarz o treści ucałuj balbinkę. Dobrego dnia. Strzała z Bogiem. Dziękuję wam za obecność i dziękuję wam za łapki w górę. I jeszcze tylko dodam, że... Polecałeś ostatnio stream słowiańskie, coś tam, coś tam, co to było? Nie wiem. A wiem, Kamil Dec, wiem, już wiem, już wiem. E, Wojtek Krzyżaniak, Wojtek Krzyżaniak. E, głos szczerej słowiańskiej szydery. Tak, Iskra wyjdzie z Polski, to jest treść komentarza. To jest treść komentarza pod filmem. Iskra wyjdzie z Polski, e, łapki w górę. Mm, dzień dobry, ze smogowego Krakowa, prawie dwie godziny w korku do pracy, zabijcie mnie. Zabić to cię nie zabije ale streama to już kończymy, słuchaj Mateusz, więc yy, będziesz musiał sobie odwinąć i na razie zdaje się dokładnie dziewic, wczoraj byłem na samym początku, dziś na samym końcu, więc prawie jakbym był na całym, prawie yy, tak, prawie. Yy, czy jeszcze mam coś mądrego do powiedzenia? Yy, link do Discorda to mówiłem, yy, łapki w górę mówiłem, dzwoneczki to mówiłem, Mi Lewakow, a chociaż mnie zabijesz, musisz sobie zasłużyć. Eee, o wspieraniu mi się nie chcę mówić. E, jak sprofesjonalizujemy stream po świętach, to e, będą się adresy e, patronite'ów po prostu wyświetlały, żebym się nie powtarzał. I to chyba tyle. To chyba tyle. E, to chyba tyle. Do widzenia, do jutra. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Elo!